Siema, siema. Witamy. Są tarcze. Policji w cholerę. Już coś się działo po noc, także witamy w Warszawie. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Już większość osób tutaj widzę jest bez maseczek. Bo rzeczywiście jest gaz. Cała ta choroba na szczęście została skończona. Jest pod kontrolą. Zaczynamy zabawę. To jest wolny kraj. Zobaczcie, to jest wolny kraj. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego pomaga naprawdę i pomaga. Gdzie nasza? Nie wiem. Siema, siema. Ale ustawa jeszcze musi trafić do Senatu, kochani. To nie jest takie hop-siup. Potem do podpisu Dudusia. No i wtedy się zacznie dziać, nie? Ale to wiemy, że się zacznie dziać, prowadzą stan wyjątkowy. Nie przypomina wam to, kochani, ZOMO? Zobaczcie. Siema, siema. Witam patriotów. Kielce są, tak. Zajebiście. Kielce są, także cieszę się bardzo. Widziałem, że już się działo tu coś ciekawego. Dobrze przyszliście. Dobrze przyszliście, okej. Ciekawe, gdzie jest reszta Polski. Tak, jeśli jesteście wolnymi ludźmi, zapraszam, kochani, na Warszawę. Patrząc na obstawę, będzie wesoło. To tak macie taki urywek z historii, kochani. Zobaczcie sobie. Chodzi mi właśnie tutaj. Tak, wolni ludzie. Zobacz. Szok. Witamy w Polsce. Siema. No a jak? Kolorowo. Tak. Siema. Tam przykłaniasz. Siema, no. Zobacz, kiedy sama byłam, to zobacz, ile teraz nas jest. Tak, o to chodzi właśnie, Tak. Mają prawo do spisania dokumentu jak najbardziej, wylegitymować się, ale spisywać je ich dane. Mają obowiązek przedstawić swój numer. Będzie baza danych po prostu tych ludzi, którzy łamią prawo. Jeżeli kolega pyta, nie masz dokumentu, może być z wypowiedzi. Tak, oświadczenie. To bardzo, bardzo dobrze mówią. Zajebiście. A te kaski z jakiego powodu macie? Nie mogę zapytać. Chyba boją się, że ptaki posrają albo coś w tym stylu. To różnie może być. Tak. Módlcie się, medytujcie, kochani. Siema. Zobacz. Witamy w wolnym kraju. Czyli tak, chcecie, żeby tak wyglądała Polska? Te umundurowanie świadczy o tym, że władza się boi.
Gdyby się nie bali, to staną koło nas normalnie, jak ludzie. Ale się boją niestety. Policjanci do pewnego czasu będą się bali. Do pewnego czasu. Siema, siema. A władza jest przerażona. Jak tam? No dobrze jest. Łapiusie tego z kolanem do asfaltu. Tak? I wyjdzie do akcji, a dosyć drugą. No. Ja zawsze w dobrym kierunku. Pozdrawiamy Polsat. Zobaczcie. Piękny kaganiec. Z logiem Polsatu. Czyli zamkniemy wam ryje i będziemy mówić, że to prawie prawda. Trochę pochodzę wokół. Zostańmy jeszcze w tym miejscu, ze względu na to, że dokładnie to jest pana. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się. Wszystko zarejestrowane. Jeszcze mamy w tym kraju prawa. Uwaga, uwaga. Chodźcie, posłuchajcie. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Uwaga, uwaga! Irokes informuje. Chroni siebie i bliskich. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Siemaneczko. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Ciekawe, czy policja wie, że się naraża na odpowiedzialność karną. Ciekawe, czy chłopcy wiedzą. Siemanko. Uwaga. Siema, siema. Mamy stan epidemii. Chroń siebie i innych. Zakrywaj usta i nos. Nie narażaj się na odpowiedzialność karną. Super, co się zajmuje? Kraków? Zajmuje. Darnów, Kraków. Gdzie się zajmuje? Siema, siema. Tak jest, Kraków witam. No, uwaga. Policja. Oczywiście, że tak. Jak może być inaczej? No tylko dobrze. No Andrzej, niestety nie mogę odebrać. O, Niemcy już mówią prawdę, ale my mieszkamy w Polsce. Oczywiście. Proszę czekać. Jest auto przygotowane. Siema, za moje siostry bym chciała pomachać. A to czekaj, to obróćmy się. No, bym chciała do siostry mojej pomachać. Życzenia. Hej, moja kochana siostro, witam, pozdrawiam, trzymajcie za nas kciuki. Olsztyn. Tak, pozdrawiamy Olsztyn. Dzięki ci, Irokes. Hej, Irokes, hełm wita. Cześć, witam. Zdjęcie chcemy. Tak? Spoko. Ja tu nie podlega dyskusja, na czapkę ściągnął. Ruch swój. Dobrze, dobrze. Ale muszę chwilę poczekać. Nie dajemy się w ogóle. Dzięki. Spoko. Chcieli nas wysadzić w Cembaliu. Covidowcy. Siema, siema. Na policję zadzwonił. No, ale co zrobisz, no takie życie. To ja no. To staruszka, co ty jak nadawałeś, to ja napisałam, jesteś wielki, a ty mi odpowiedziałeś. Oj, ja mam tyle wiadomości, że nie jestem w stanie ogarnąć. Także przepraszam wszystkich, którzy piszą, ale i nie odpisuję. Jasne, nie ma problemu. Do tego pana często słucham. Mąż wiedział z kim rozmawiał. Okej, dobra. To do oglądania. Spoko. A mi się
Jest dużo patriotów. Będzie się działo? Po to przyjechała. No to jesteśmy. Czekamy jak zawsze. Tak, tak, tak. Pozdrawiam Żywiec. Słuchajcie, ludzie z całej Polski, rzeczywiście, w końcu zaczęło się. Pewnie ludzie jakoś dziwnie zamaskowani. Siema, siema. Potrafię wyczarować mistrza trud, lecz kiedy zagra na nich słaby gracz. Spisywanie, potem pacyfikacja, albo i nie, może już przejdą na naszą stronę. Ciekawe jakie są nastroje. Ciekawe jak się trzyma, siema. Jarosławie, czekaliśmy na ciebie, wiemy, że jesteś zajęty. No jestem, to solidnie. Tam się tragedia. Cześć! Wszędzie, w całym kraju i na świecie, także to nie tylko to nie tylko uwag. Moja grupa Jarosławska, i pozdrawiam, trzymajcie się. Siema. O, piękne Słowianki. Piękne Słowianki. Ta pani też zapewne piękna, ale tylko po oczach można poznać. Piękna kobieta, piękna. Też tak zakładam. Słuchajcie, kochani, ja zawsze uważam na siebie. Ci, co mnie znają, doskonale wiedzą, o czym mówię. Ja wam z boku pokażę. Zobaczymy jak tam wygląda właśnie z boku. Uwaga, jeśli możesz zostać w domu, alert! Jest Paweł. Jest Paweł. Aha, jest i Marek. Siema. Jak tam? Pablo, cześć. Fajnie. No co? No frekwencja sobie tylko, nie? No. Ale jadą jeszcze. No trzeba czekać. Tak, poczekajmy. Poczekajmy, będzie dobrze. Nie ma. Ludzie zaczynają wychodzić. Czyli ten nasz grup, który... Patrzcie, parę ludzi. Jakie obstawy. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że władza jest słaba. Tylko i wyłącznie o tym. Czuję, że dzisiaj znowu mnie będą nogi boleć. O, jaki ładny obrazek. Pokażę wam to z zaplecza. Siemano wszystkim. A tarcze tak na marginesie to po co macie? A ciekawości? Nie wiem. Przepraszam. Jak to wygląda z tej strony? Białoruś 2. No, ja podejrzewam, że to będzie bardziej wesoło niż na Białorusi. No właśnie. Obserwujemy to. Siema, siemano. Chcesz dodać? Cześć, pewnie. Czekaj, przełączę kamerkę. Nie, no bez przesady. Nie?
Nie chcesz? Nie. Nie? Dobra, mówimy, okay. Chodźmy, zrobimy zdjęcie dla naszej babci, bo ona za czasów komuny tyle policji nie widziała. Tak, nie ma. No powiem szczerze, że przypomina to wszystko, wiesz, ZOMO. Także te czasy już były, ja myślałem, że to minęło bezpowrotnie. Ale cóż. O, patrzcie, kochani. Na co idą wasze podatki? Nasze podatki. Czy tak się żyje w wolnym kraju? O, ciekawe, gdzie są kibice. Ciekawe. No, czekaj, muszę zbliżenie zrobić. Zdaję zwrócenie uwagi, że zakrywamy twarz i do widzenia, tak? Co, pouczeni? Wreszcie, bo tam będzie policjant. Złamane na jeden. To nagramy. Dobrze, drogi panie, trwają czynności legitymowania, więc zapraszam 3 metry. Ale ja mogę. Nie może pan. Jak się pan nie zbliża? No dobrze, no niech się pan nie zbliża. Mogę, ja wiem co ja mogę, ok? Jesteście w pracy, także mogę nagrywać. Ja nie powiedziałem, że nie może pan nagrywać. No i w porządku. Jeżeli pan takowy posiada przy sobie. Kibiców zatrzymują. Tak, policja gotowa. Jak zawsze. Jak zawsze, to nie? Tylko szkoda, że nie za nami, nie? Ja myślę, że przejdą. Ja myślę, że tak. Myślę, że powinni. W końcu się zorientują, że już są blisko ZOMO, albo już wiedzą. Słuchaj, za czasów komuny też tak było, nie? Tak. Oni też myśleli, że stoją po dobrej stronie, to nie? Komuna upadła, nie? A teraz i później ci, co mówili, że oni są po dobrej stronie, później żałowali tego. Bo później im zabrali emerytury, zabrali tego. Wszystkie świadczenia, nie? Dzisiaj to samo będzie. Oczywiście, że tak, bo historia się powtarza. No zawsze tak jest. My zejdziemy do podziemia, dalej będziemy działali, a będą chcieli się, to przyłączą się do normalnej władzy, tak? W sumie nas. No. Bo my jesteśmy władzą. Oczywiście. Nie ci, co zostali wybrani. Oczywiście. Jak można, wiesz, pracować w firmie, nie wiedząc o tym, słuchaj, jeszcze no, dla w zasadzie obcego rządu, no nie? Słuchaj, no jak nas spacyfikują, nie będzie komu płacić podatków, nie będzie z czego utrzymać rodzin. Dobrze. Przepraszam, że panu przerwę. Dobrze. Czy jest... Dobra, idziemy dalej. O, Janusz. Już ruszają. Kibiców zatrzymują. Słyszycie sami. Zresztą na czacie też czytacie. No ja... wiesz co, idę w kierunku kolumny. W kierunku kolumny idę. Tak. Tak. To poczekam na ciebie. Dobra. Okidoki, narka. Można i tak. Ale ja już mam dzisiaj mandat, także spoko. Masz? Spoko. To... Ja się wczuwam, nie? Wiesz, klimat jasne. Taki kibicowski. Czemu nas jest tak mało? Kibiców zatrzymują na czacie, mi piszą, że... Tak. Widzisz? Siemano, super. Paweł. Tak, Paweł, dobra. Tak, pogadamy na spokojnie. Tutaj Śląsk Zagłębie. Mamy. Zajebiście. Ty, ale taki duży jest? No ponoć tak, ponoć kibiców jest, no ale koszą ich, zobaczcie co tu się dzieje. Naprawdę się boją, bo wiedzą, że kurwa naród w końcu ruszył. I dobrze, niech są zesrani. Pałac Kultury, kochani, jesteśmy pod Pałacem Kultury. Zobaczcie.
Boją się, naprawdę się boją. Słucham? Będzie brown dzisiaj? Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co będzie. Wolny kraj, kurwa. Siema. Siema. Pozdrawiamy. Witam, Koszalin pozdrawiam. Dziękuję, wzajemnie. Cześć, przyjaciel. Cześć, kochani. No już się dzieje, zobacz, wjechałeś. Suki. Już się rozpoczyna, oni strasznie się boją. Siema. Cześć. Strasznie się boją. Jest Korwin. Dobra, obróć aparat na szybko. Jakość spadła. Pewnie transfer już ograniczany jest. Wczoraj zmienili ustawę. Siema. Ty masz oczy. Tak, ja mam. Siema. Jasne, nie ma problemu. Laskaj, dziewczyno. Dzięki. Ja też mogę? Ja ci zrobię. Ja wiem, że jesteś zajęty, tak wszyscy, nie? Dzięki. Mogę? Tak, dawaj szybko. Widać pracować, bo się rozpoczyna. Dobra. Jedziemy, następne ekipy idą. Idzie Koszalin. Zaczyna się, kochani, dziać. Zaczyna się dziać, jakieś hukowe. Zobaczcie, kordon. Żyjemy! Właśnie im patrzę w oczy. Z dumą. Jest kordon. Jest sygnał. Zobaczcie, jak oni się kurwa boją. Cześć, Irokes. Siema. Zobaczcie. Gdzie ty jesteś? Wolny kraj. Wolnych ludzi. Prosimy o przesyłanie dane policji. Panowie, tarcie do przodu. Niestety nie ma kraju wolnego, jest kraj to w tej chwili totalitarny. Faszyzm. Prosimy o spisywanie danych funkcjonariuszy policji. Macie obowiązek legitymowania się funkcjonariusza policji. Policja ma obowiązek podać swoje dane. Policja jest przygotowana do tego, żeby... Pacyfikacja, chłopie, oni są zesrani, władza się boi. Wiem, że mają rozkaz używać gazu, być bezwzględni. O, właśnie, jaki kordon. Jak to jest patrzeć w oczy wolnego człowieka? Jak to jest? Jak się z tym czujecie? Popatrz w lustro. Czy potrafisz sobie w oczy spojrzeć? Jak to jest? Patrzeć w oczy wolnego człowieka, suwerena. Czy nie jest tak, że powinniście służyć obywatelom? Jak to jest? Mogę wyjść jeszcze? To jest okej? Ciekawe, co ich rodziny myślą. Ciekawe, co myślą ich rodziny. Pewnie są dumne. Siema, Krom. Siema, dobrze, że jesteście. Dziękuję. Uwaga. Aby mysz się nie prześlizgnęła, czy to jest wolny kraj? Tak, mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Chroń siebie i bliskich.
Uwaga, uwaga. Dlaczego nie odpowiadają na pytania? Dlaczego? Jak to jest przeszkadzać wolnym ludziom? Jak to jest ograniczać ich wolność? Co powiecie swoim rodzinom? Po której stronie staliście? Policja informuje. Historia się powtarza, panowie. Historia się powtarza. Bądźcie tego świadomi. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Chroń siebie i bliskich. Co? Jak obstawili? Tak, no przeszedłem cały właśnie kordon. Tak, tak, wszystko obstawili. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Cześć, Rokes, mordeczko moja. Pokaż maskę, pokaż maskę. Jaka pandemia, taka maska tutaj. Jest Konrad. No? Czekaj, bo ja to z dupek strony chcę pokazać. Kordon ustawiany. Zobaczcie. Zobaczcie. Każę wam, co jest przygotowane. Siema, siema, Loki. Siema. Zobaczcie, jak rozwijają kordon. Mam nadzieję, że tylko musicie, a nie robicie tego z przyjemnością. Zobaczcie. Jeden patriota. Zobaczcie, ile policji. Jest dronik. Zobaczcie. Ciekawe, ilu z nich ma serca, a ciekawe, ilu z nich złamie swój kręgosłup moralny. O, właśnie. Ludzie rozbijają! Patrz, jak szybko biegną, zobaczcie. Jest. Czy wy wiecie, w czym wy uczestniczycie? Czy przyjmuje mandat, czy nie przyjmuje. Tamten funkcjonariusz dopuścił się przestępstwa. Czy to jest wolny kraj, kochani? Tak ma wyglądać nasz kraj. Niszczą wszystko. Mówię tutaj o rządzących. Wykorzystują policję. Siema. Witamy pana. Siema, siema. Cześć. Gestapo, gestapo. Zobaczcie, czy to nie jest prowokacja? Zacieśniają krąg. Zobacz. Jest, już się zaczyna. Thank you.
Ja pierdolę. Takiego państwa chcecie? Chcecie takiego państwa? Pytam się, kurwa. Chcecie takiego państwa? Wiecie, w czym uczestniczycie? Co wy prowokujecie? Następne suki rozdzielają. Do czego chcecie doprowadzić? Do tego chcecie doprowadzić? Jak możecie patrzeć w oczy? Spójrz mi w oczy jeden z drugim. Ale ci nie spojrzy w oczy. A wy służycie Polakom? Pały i lać. Napierdalać gazem. Zobaczcie, jak władza się boi. Masz dzieci? Masz dzieci? To pomyśl o nich, w jakim kraju będą żyły. Ona kurwa nie myśli tego. Dokładnie, kurwa. Zobaczcie, co się dzieje. Pisowskim psem, kurwa, ty. Nie wiem, spróbuję kamerę przyłączyć, może na tej kamerze pójdzie, kochani. Zaczyna się dziać. Siema, siema. Jesteś Iroke? Tak. Cześć, Bielska? Ja też. Żory dokładnie. To się dzieje w Polsce, kochani. Na co przysięgaliście? Pilnuj drużyn. Zrobię wszystko dla dobra narodu. Siema. Tak przysięgają posłowie. Zrobię wszystko. Proszę zasłonić twarz. Nie, dziękuję. Jestem wolnym człowiekiem. Żyję w wolnym, kurwa, kraju. Pan nie jest wolny, tylko zasłonić twarz i nie wróci. Nie jest wolny kraj, powinien wrócić. Ale nie jestem faszystą. Bo taki reżim właśnie wprowadzają. A wy w tym uczestniczycie. Świadomie bądź nieświadomie, ale to nie zwolni was z odpowiedzialności. Miało z tego wyniknąć! To nie zwolni was z odpowiedzialności. Wy wynikło z niego dobro! Wiecie, że krew się poleje. Wiecie o tym? Wiecie o tym? Dobrze wskazować, dobrze wskazować. Tak, się pan, dobrze? Proszę się cofnąć. 1,5 metra odstępu. Masz 1,5 metra. Masz dzieci? Nie masz. Masz rodzinę? O to ci ludzie chcą wyszli walczyć, tak jak wy! O swoje pieniądze! Pomyśl, jak na kartach historii się zapiszesz, człowieku. Pomyśl. Tacy jesteście! A rozmieliśmy milicję! Starcy, panie! Dumny naród! Jeszcze możecie wszystko zatrzymać. Wiecie o tym. Za chwilę się poleje krew. Może nie dzisiaj. Może następnym razem. Zapraszamy pod Pałac Kultury, kochani. Wolnych ludzi. Trzeba cofnąć pod samochodem. Jeden dla oboru policji to jest 200 teraz. Siema. Słuchaj, to trzeba wyczyścić. Tamta końcówka ma iść do samochodu. Służyć narodowi. Służyć narodowi. Komu służycie? Czy rząd to jest naród? Jak popatrzycie ludziom w oczy, gdy to się wszystko skończy? Rotę pamiętacie? Jak popatrzycie w oczy? Czy widzisz w moich oczach strach? Możemy służyć narodowi, tak? Pierwszy! Nie zobaczycie. Zapraszam. Pierwszy, brawo, brawo! A potem co? Do suki i maseczki ściągamy, jest ok. Koniec przedstawienia. A strzelać też będziecie? Pytam, czy będziecie strzelać?
Bo wiecie, że to tak się skończy prędzej czy później. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić? I strzelić mi w łeb? Wolnemu człowiekowi? Aha. Widzieliście na kamerce. Nie chodzi mi o to, żeby policję gnoić pod tym kątem. Ale oni też ściągają maski. Zapisują się na kartach historii właśnie. I my, i oni. Patrioci, chodźcie tutaj, zróbmy za nimi kordon. Może ich otoczymy. Gdzie jest Warszawa? Następne grupy. Została ściągnięta policja z całej Polski, kochani. Apeluję do wszystkich miast. U was już nie ma tyle policji. A doskonale wiecie, co chcę przekazać. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Tak. Ja również proszę rząd, żeby opuścił to miejsce. Może nie tyle proszę. Wymagam. Jakiego kraju, prezydent? Jesteśmy okupowani. A jakim kraju wy mówicie? Siema. Siema, siema. Ja jestem poza na razie. Ja to mogę wejść, wyjść. Chcę wam jak najwięcej pokazać. Wolny kraj. Siema. Nie wiem, no część w środku, kordon zamknięty. Ciekawe, gdzie są kibice, bo na pewno też ich blokują. Czy wy też? Co tu się odpierdala? Siema, brat. Witam cię. Kurwa, widzę Geksa, zajebiście. Z Jastrzębia. Pozdrawiamy GKS Jastrzębie. Dokładnie, przyjacielu. Ale blokują. Co tu, nie można wejść tam? Tak, już jest od ten, wszystko ogrodzone, także nie wejdziesz. Ale ludzie nachodzą, dlatego zrobili kordon. Siema, siema. Bo ludzie napływają, nachodzą, stary. Zobacz, jak władza się boi, kurwa. Jesteś od nas, nie? Koło Jastrzębia. Tak, tak. Dokładnie z Jastrzębia. No, właśnie. Burynia. Tak, tak. Jest końcówka, kurwa. Jest już jest koniec. Już jest koniec, dokładnie. Końcówka, nie ma już nas. Już nie mamy nic do stracenia, kurwa. Nic, zupełnie. Nawet życia nie stracisz, bo już go nie ma. Już nie będzie życia. To mi jest najgorsze. Ja już mam to wszystko, wiesz. Ale chodzi o to, żeby nasze dzieci miały pierwszą miłość, pierwszą szkołę, jakiś komers, wszystko, kurwa, nie będzie nic. Nic już nie ma, już nic nie istnieje. To jest wszystko fikcja. Zatrzymują kibiców. Są na czacie. Są hukowe. Także GKS Jastrzębie jest, zajebiście. Chyba Śląsk Wrocław widziałem. Ludzie cały czas się schodzą. Kibice są blokowani. Siema, siema. Czy jesteście z siebie dumni? Czy jesteście dumni? Czy jesteście dumni? Ja bym kurwa nie był dumny na ich miejscu. I się chyba zapłakał. A na pewno bym w tym nie uczestniczył. Siema.
ze spokojem niszczą naród polski. Może o tym wiedzą, może jeszcze nie wiedzą. Może wiedzą, w czym uczestniczą. Nie, już dobra, to już kamień. Ktoś tu jest gotowy do napierdalania się. Bo inaczej tego nazwać nie można. Następne. Radiowozy. Warszawa niebieska. Cześć! Siema. My tu mamy interwencję. Zobacz jaki kordon. No widzę. Usunie się pan, tak? Przeszkadza pan w ciemności. A ja mogę. Proszę, słuchaj. Czy panowie wiedzą, jakie są nastroje w społeczeństwie? Czy panowie wiedzą, w czym uczestniczą? Wstyd i hańba! Chyba wiedzą. Idę zobaczyć pod dworzec. Coś się tam dzieje. Inni pokazują ze środka. Pan to pokaże stąd. Na razie. W pięknym, wolnym kraju. Następne suki na sygnałach. Oj, strasznie się boją. Strasznie się boją. No, a gdzie ty jesteś? Ilość policji, wszystkiego tutaj świadczy o tym, że boją się prawdy. Jak tutaj jest znowu obstawione. A, policja blokuje sygnały, no pewnie, że blokuje. Zaraz pójdę do sceny, spokojnie. Tutaj, bo słyszałem, że kibiców gdzieś tutaj przetrzymują, ale no nic nie widać. Szczelny kordon. Zwróćcie uwagę na policjanta w aucie. Tam nie ma korony. Tam mogą siedzieć sami, patrzeć na to wszystko, co się za chwilę tu będzie działo. Już zasuwam tam na miejsce. No naprawdę dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawy dzień. Trochę pochmurnie, ale też niebieskie niebo mamy. Dlatego ja chcę się trzymać z dala od tego kota, ponieważ tam będą wyłączać wszystko, co się da. A chcę wam jak najdłużej pokazać, co tutaj się dzieje. Pod dworcem centralnym też policja. Oni są wszędzie.
takim kraju, kochani, żyjemy, kurwa. W takim żyjemy. To się cieszę, że ten Piotrek transmituje. Jak długo panowie jeszcze będziecie wypełniać rozkazy? Jak długo to jeszcze potrwa? Do czego musi dojść, żebyście zrozumieli, że walczycie z wolnymi ludźmi? Stoicie po drugiej stronie. Po drugiej stronie czego? Sam nie wiem. Jak nie wiem? Wolnych ludzi, którzy oddychają świeżym powietrzem, którzy się nie boją, którzy nie są agresywni. Szanuję policję, którą po prostu tego pytam. Ja takie rozkazy. Ja wiem, taka praca, ale zła praca w takim razie. Ja bym pracę zmienił. No ale cóż, jak to jest niezgodnie z prawem wpisywać mandaty, powiedzcie mi panowie, wiedząc o tym. Jak to jest? Świadomie ludzi wprowadzać w błąd. Jak to jest uczestniczyć w tym, co się dzieje? Sami widzicie, że to jest bzdura. Sami maseczki ściągacie w samochodach. A teraz wymagacie od innych. Czego? Wpierw wymagają od siebie. A po co zacznie od innych? Kolejny. Łódź, zajebiście, Łódź jest z nami. Ale ty słuchaj, jesteśmy odcięci, że tam się nie da podejść nawet posłuchać? Nie, tam nie podejdzie raczej teraz. Jak się znajdzie luka, to tam nie jest problem. Tak, więcej milicjantów niż protestujących, to definitywnie. Jak władza bardzo się boi. Jak to jest stać naprzeciw wolnego człowieka? Wszyscy będą zdychać z głodu. A, wojnie po prostu. Wy również, oczywiście, że tak. Trzeba odmówić oficjalnie. Siemanko, pozdrawiam. Tam nie da się przejść? No się boją, ale dobrze, no ludzie napływają cały czas. Za chwilę otoczymy, wiesz, ich kordon i mamy, tak? Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polski, świadomy podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej, stać na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ponieważ się boją. Ale tu też już zastawiają. Tak, zobaczcie, kochani. Obywateli, nawet z narażeniem życia. A wy gdzie jesteście? Idziemy tam. Oczywiście, że w narodzie siła. Mamy stan epidemii. Chroń siebie i innych. Zakrywaj usta i nogi. Nie narażaj się na odpowiedzialność karną i administracyjną. Bądź odpowiedzialny. Uważaj na to, co mówisz. I to nie chodzi mi teraz, żeby przestrzegać kamerą. Uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Masz telefonu. Aha, to nie będzie... Zakrywaj usta i nogi. Nie narażaj się na odpowiedzialność karną.
Coraz bardziej. Dobra, to zaraz przyjdźcie masz mi kamerkę, okej? Oczywiście. Bo to chyba jest jedyna opcja. Tak, tak. O ile? Czekajcie, załatwię tematy zaraz, idę. Masz? Jasne. Wiedziałem. Jak nas znają, to tam w środku się zatkałam, musiałam teraz pod tym uciekać. Dobra. Dobra, w porządku. Będziemy... Uwaga, uwaga. Dobra, idę, kochani. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe. Odpowiedzialność karną. Chroń siebie i bliskich. Pan dosznej głupoty. My dzisiaj protestujemy przeciwko głupocie rządu. Wiecie wszystkim Polakom. Wolni ludzie, żegnam was. Uwaga, uwaga. Moi drodzy, bardzo... Już, my się nic nie robię, chłopie. Widzę was tu tylu, że naszą pracę... Może szybę obrudzę. Przecież nic nie robię. Kurwa, panowie, no... Tak, nie dajmy się sprowokować. Z prowokacji podejrzewam będzie dużo. Siema, siemanko. Tylko da się tam wejść, czy nie? Tak, wejdziesz. Nie mam takiego obowiązku. Nie mam czego? Nie może podać legitymacji? Jeżeli podejmuje pan numer... Musi się przedstawić i zapiszcie te dane, bo się musi przedstawić, nie ma możliwości. No okej. Okay. To wystarczy. Jeszcze można zapytać pod jakiego prokuratora podlega. Właściwego rejonowo, czyli na Śródmieściu. No i w porządku, dziękujemy bardzo. O, już odskoczyła.
Jebani, no. Nieźle, nieźle. Już zakłócają. Tak, tak. Weź tu człowieku pracuj w tym kraju, no nie? O, Agrounia idzie. Zajebiście. Nie no, wszystkim blokują, słuchajcie. A ja muszę tego, co tu się może wydarzyć. Chciałem, że wchodzili jako. Następne kordony policji. Następni wolni ludzie. Piotrze, bardzo chcielibyśmy cię przybić piątkę. Siemaneczko. Super. Cieszę się. No na was to. Jasne. Ale już inni. Już inni? Siema, siema. Katowice, Halemba. Zajebiście, Katowice są tutaj. Aha, wy podjedziesz na wariusz. Czyli jakby już się rozchodzimy, tak? Dobra, to dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Pięcioro dzieci mam, wyobrażasz sobie? Nie chcieli nas wypuścić tamtej. A czy ja mogę? Sfilmowali, nie wiem, gdzie ten filmik znaleźć, no. Tu jest moja żona. Ale to czekaj, z dziećmi jesteś, tak? Jak? Z dziećmi tutaj jesteś? Tak, pięcioro dzieci mam, nie chcieli mnie wypuścić tam. Powiedzieli, że jak założę maskę, to wyjdę. Powiedziałem, że nie założę, bo nie chodzę w masce, bo jestem zdrowy. No i bardzo dobrze. Nie chcieli mi wypuścić dzieci. Sfilmował. Pięcioro dzieci, żona i wózka nie chcieli wypuścić. Straszyli gazem. Tak, to jest właśnie polska policja. We czterech mnie złapali. No? Co? Tam ze środka nagrywają. Nie wiem, jak szybko mnie ściągną z tego. No bo widzę, że wedrzeć się do środka to słabo. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Wprowadzacie ludzi w błąd. I to świadomie. Sam się sobie dziwię, nie? Jak mogłem nie posklejać w jedną całość tego protestu? Wcześniejszego tego beczek, nie? No serio. No przecież to jedno do drugiego wszystko pasuje. Tak, tak, oczywiście. Teraz chcą wprowadzić stan wyjątkowy, oni to zrobią. Uwaga, uwaga. Przejdziemy na drugą stronę, kochani. A ustawa przeszła. Teraz będzie musiała iść do Senatu. Odpowiedzialność karną. Chroń siebie i bliskich. Siema, siema. Czemu tam jest tak do dupy? Czemu tam jest tak do dupy? No wiesz co, no. Co ja ci mam powiedzieć? Tak, obtoczyli. Aha, czyli już wejść nie wejdziemy? Nie, w kordon tam raczej... Wiesz co, no wejdziesz, tak? Jedynie... My się przeciśniemy. To tam zaraz wyłączą internet, wszystko po kolei nie będzie, to nie? Także poczekajmy, to nie? Policja informuje. Tak. Sporo rzeczy jest blokowane. Mamy stan epidemii. Ja mam rację. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Dobra. Chroń siebie i bliskich. Oby nam się. Tak, trzecia wojna światowa, jeśli ktoś teraz się łudzi, że będzie dobrze.
dworzec otoczony przez policję. Uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się. Jesteś na... pewny, że dworzec jest otoczony? To tam pójdę zobaczyć, co? O, następni jadą. Następne szwadrony. Uwaga, uwaga! Policja apeluje. Wiąc się z epidemią koronawirusa. No. Tata! Będzie jadka. Chyba, chyba. A dlaczego? Dzięki, Jacku. Nie, no koniec, no, ale no gdzie są te szybkie? Widzę, że... Branża fitness? Tak. Branża fitness z nami. Ja nie wiem, skąd ci policjanci wyjeżdżają, kurwa, z podziemi chyba, ja pierdolę. Przepraszam za wyrażenie, ale zobaczcie, ile tu tego jest. Jak karaluchy. Cześć. Siema. Jest, jadą. Jest podryw, aż podskoczyła policja. Kurde, musiałeś mnie złapać? Siema. A my widzieliśmy się, okej? Dobra, ponoć dworzec jest ten odtoczony przez... Tyłeś? Co? Stary, jak dwie bluzy nosisz, no to wiadomo, to nie? Tak, dobrobyt. Siemaleczko. A jak tam nastroje przedsiębiorców, kochani? Cisza to chyba żałobne. Polskich przedsiębiorców już nie ma. Definitywnie. Gospodarka na kolanach, tutaj się nie ma co oszukiwać. Nie, pod dworcem chyba niczego nie ma, chyba że tam w środku, także tam nie pójdę, szkoda czasu. W zasadzie to policja stoi obok nas. A i to jest cały problem. W wirtualu ludzie na tak, podejść do policji, wypierdol w zęby. Super, zajebiście. Lajki idą w górę. Widzę, że ludzie dochodzą, jest coraz więcej. Czekamy na Warszawę. Broń siebie i innych. Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. A czy policja wie, że się naraża na odpowiedzialność karną za wprowadzenie w błąd? Mamy stan. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby tylko razem przywrócimy normalność. Narażają się na odpowiedzialność karną. Chroń siebie i bliskich. A teraz weź do szpitala i weź do szpitala. Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa,
prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych, rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół, sąsiadów. Dlatego prosimy o rozejście się i zachowywanie bezpiecznej odległości. Liczymy na waszą odpowiedzialność i rozsądek. Nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas. Dlaczego rozwalić ten głośnik? Może wejść do środka i zacząć mówić coś innego. Mądrzejsze rozwiązanie. Szkoda niszczyć. Uwaga, uwaga. Policja. Dziewczyny, poproście chłopaków z Opla, żeby się trochę wyprostowali. Co się odsunęli? Dziewczyny, jak się będziecie czuć, wykorzystując te pały gaz? Jak wasza energia kobieca? Młodziutkie dziewczyny. Myślę, że kibice dadzą sobie radę. Pięknie zagłuszają. A, teraz twierdzą, że zgromadzenie jest nielegalne. Jeszcze raz wam pokażę z góry. A raz będzie szturm policji. Na razie proszą, doskonale wiem, jak to dalej wygląda. Już nie pierwszy raz. Następne zastępy. Nie, internet u mnie zrywa, kochani. Centrum Warszawy. Może kamerki się zabrudziły. Zaraz przeczemy. Dobra, idziemy, jak proszą, to za chwilę będzie dym. Uo! Oraz zatrzymania prewencyjne. Siema. By coś potrzebował, to gadaj. Spoko. Pajesz mi, czy nie? Nie. Byłeś u mnie w domu, w Dominiki. A, dobra, już wszystko wiem. Dobra, już wszystko wiem. Jasne, jasne. Siema, siema. Gdzie ta ekipa cała? Nie wiem, ponoć kibiców zatrzymali gdzieś. No, tak słyszałem. Agro Unia ponoć idzie, ale gdzie są, nie wiem.
na wolnych ludzi. Pozdrawiam Liverpool. Co? Powiedzmy, że głośniej. Ja wiem. A to możesz opowiedzieć z góry? Możesz z góry opowiedzieć? Tak, tak. Zobaczcie. Uwaga. Policja informuje. Za chwilę będą. Zgromadzenie jest nielegalne. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję. To my wydajemy polecenia. Będą. To my, jako naród. Podejmowane czynności legitymowania, nawet z zatrzymaniem prewencyjnym. Tak się traktuje wolnych ludzi? Tak się właśnie traktuje wolnych ludzi. Uwaga! Tu policja. Gromadzenie jest nielegalne. Proszę o opuszczenie tego miejsca w przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję. Dzień dobry. Zostaną podjęte czynności legitymowania, nawet z zatrzymaniem prewencyjnym. Panowie, pamiętajcie, że jak dostaniecie rozkaz użycia tego przeciwko narodowi polskiemu, to was zajebią. Odrzućcie to. Tak, bo inaczej odrzućcie będzie to, bo inaczej za 2-5 lat będziecie pociągnięci do odpowiedzialności. Szybciej, to będzie szybciej. Miejmy nadzieję, że szybciej. Ja mówię, że już w takim. Tak. Uwaga! Tu policja. Oni to dokładnie rozumieją i oni myślą tak jak my. Tak. Nawet. Jak będziesz walił domu, gromadzenie jest nielegalne. To wyobraź sobie, że ładujesz to swoją mamę, siostrę. Tak. Policja prosi o opuszczenie tego miejsca. W przypadku niepodporządkowania się policją poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte. Dzięki. Wzajemnie, bratku. Uwaga. Siema, siema. Przepraszam, przepraszam. Ale łapią gdzieś. No tu się zgadzam. Powinni w kaftanach siedzieć. To są bardzo niebezpieczni ludzie. Zobacz pan, jaki ładny emblemat. Co to? Podwójny kordon. Albo siedźmy tam wyżej, może wyżej da się przejść. Zobaczymy. Siema. No, to jest zupełnie bezproblemowa. Na samym początku powiedział, że maseczki to jest bezproblemowa. Maseczki w ogóle nie mają żadnego. Szczelny kordon. Co? Co się stało, że to za kordon? Dzięki za rozmowę, ale... Młode chłopaki będą się zapisywać na kartach historii. Ciekawe, czy chcą się zapisać tak samo, jak zapisało się ZOMO, czy jednak staną z narodem. Czas szybko zweryfikuje. Wtedy będziecie mieli możliwość pokazania swojej prawdziwej twarzy.
Wolna Polska, tak? Podwójny kordon. Rolnicy zablokowani. Kobiety przejmują inne ulice. Brawo dla kobiet. Sorry. Nie uwierzycie. Następni patrioci. Siema, siema. Siema. Czy tak wygląda wczoraj? Siema, siema. No, w komentarzach piszą jak ZOMO z lat 80. Jeszcze raz? No, ja do tego jestem, żeby nagrywać. Jeszcze raz? Nie no, ludzie kibicują czy, i zadają pytania, czy wiecie, że stoicie jak ZOMO w latach 80. na czacie. Może odpowiecie, co? Tam rzecznik prasowy jest, to pan... No tak, rzecznikiem prasowym się zasłania. Witam serdecznie, siemka! Witam wolnego człowieka. Zobacz, następną część Transformers kręcą, nie? Tak. Witam serdecznie. Wczoraj też zostałem zatrzymany przed siedzibą naszego pana, chyba prezydenta, nie? W tym momencie, Kaczyńskiego. Zatrzymało mnie 11 policjantów, zostałem zablokowany na Facebooku, na Instagramie. Chciałem gdzieś przesłać relację jakąkolwiek. W momencie rozmowy z rzecznikiem, z komendantem całego zgrupowania też panowie przyszli w takich fajnych kaskach. Pana, proszę nie dotykać, dobrze? A co? Ja pana nie dotykam, okay? Prywatna rzecz? Nie dotykam pana, proszę nie też nie dotykam. No to dobrze, pan się odsunie ode mnie na 2 metry. To proszę, co? Co? Przepraszam. Ale policja nie musi zachowywać dystansów społecznych, w radowozach mogą siedzieć bez kagańców, no niestety. Tym bardziej, że nie wiem, kim pan jest w tym momencie. Nie, to mogą być szwadron przebierany. Ja myślę, że Luke Skywalker. Też co kupię następnym razem, założę i chuj, pochodzimy, pogadamy. Nie, 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 to czy na pewno... Następny jest Obi-Wan Kenobi. Poszukamy kogoś innego i... Tak, tak, idę szukać właśnie. Ty, zobacz, Artudidiu chodzi! Na prawo patrz, na prawo! Zamaskowanie? Patrz, Artudidiu! W wiaderku! Genialna maska! Tu się dzieje, brawo! I tak jest okej, okay, panowie policjanci, zamaskowany może być w porządku, tak? Jest okej, okay. Dba o swoje zdrowie, w wiadrze! Kurwa, jaki rząd! Taka reszta. Absurd za absurdem. Wiadro chroni przed koronawirusem groźnym. A ci dalej. Siema, siema. Siema, siema. A ci dalej wierzą. Albo nie wierzą. Jesteście ludzie. Tak. Okulary zaparowane. Jak dostaniecie grzybicy płuc, to się odezwijcie, jestem w stanie pomóc. Jesteście robotami czy ludźmi? Macie jeszcze serce? Jaki kraj stworzyliście? To nie tylko oni ten kraj stworzyli. Również daliśmy dupy. My nie dołączamy do takiej armii. Tak? No ja oczywiście, że nie dołączam. Oj, Rąka, zwitaj. Tu muszę piątkę przebić. Siema. Siemanko. Czemu? A dlaczego ja nie mówię wyjść? Wypiszczamy, proszę pana, tylko. Ale kłamiecie. Nie, jak tu przyjdzie. Jak kibice podejdą, to ciekawe. Użyjecie pałek? Na wolnych ludzi?
mimo absurdów, stać was na to, żeby złamać kręgosłup moralny do samego końca? Panowie, może odpowiecie? Uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Media... Czy nie? Mowę odebrało? Zadaję proste pytania. Jak długo będziecie łamać jeszcze sobie kręgosłup moralny? Proszę się zwrócić do rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji tak, w Warszawie. Tak, a twoja odpowiedzialność, panie policjancie, to jest gdzie? Odpowiedzialność moralna. Jak, proszę się zwrócić jak do rzecznika spojrzeć... prasowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Rozmowy jest plan wyciągania ludzi. Tak, będą... No, po trzech, tak? Skup się na nich. Dobra, skupiam się na nich. Będą wyciągać ludzi. Także... Chcę szczególną uwagę zwrócić na tych, co Dlatego ja będę koło nich. Będą wyciągać. Jesteście dumni? Macie dumę i honor, panowie? I panie? Tak. Maska jest. Maska jest. Pobieraliście się tu za nasze pieniądze. I zdechniecie bez naszych pieniędzy, bo tak się skończy. Wykonujcie rozkazu! Wykończą was, jak przestaniecie być potrzebni. Jak można tego nie widzieć? Siema, Irokę. Siema, siema. Jazda! Takiego kraju chcecie? Słyszeliście, że wersja z tamponami w nosie jest bardziej bezpieczna od maseczek? Polecam tampony. Nasze dzieci będą się o was uczyć w szkole! Tak, będą się uczyć. Zobaczymy, gdzie idą. Hańba! Masz honor? Nasi przodkowie walczyli o wolność. Naprzeciwko ZOMO. Z której strony wy teraz jesteście? W Francji policja stanęła za narodem. A wy za kim staniecie? Macie wybór. Na kogo wy pracujecie? Dla bandytów! Dla bandytów pracujecie! Dzień dobry, witam pana. Stary, w 4 dni 8000 ludzi popala naszą sprawę. Co ci ludzie robią? Pozywamy rząd polski! Tak. Dobry ludzie, wy się zapisujecie. A po co ich tyle jest? Macie odwagę? Macie odwagę? No. Macie odwagę? Masz odwagę z uśmiechem? Popatrz mi w oczy. Jesteście ludźmi. A potem w lustro. Jesteście co ludźmi? Co wy robicie, panowie? Jesteście Polakami? Jak ZOMO? Jesteście Polakami? Jak ZOMO? Jesteście Polakami? Jesteście Polakami? Jesteście Polakami? Jesteście Polakami? Gdzie są prawa człowieka? Gdzie są prawa własne? Rosa, wszystko, panowie! Rosa! Komu krzyżowaliście? Gdzie są prawa własne? Gdzie są prawa? Ludzi! Uwaga, uwaga! Niszczą nas kraj! Jak wy możecie na to pozwalać? Komu służyliście? Komu? My kochamy Polskę! Do zachowania zgodnego z prawem! A w sukach ściągacie maski na komendach, co? Tutaj cyrk! Sprzedać się za pieniądze! Kurwa prostytucja! Kręgosłup moralny tych ludzi! Pokojowym proteście! Co wy robicie z nami? Francja już się przyłączyła! Policja Francji się przyłączyła do narodu! Bo bez narodu jesteście niczym! Nie ma komendant! Ministrowi rządzi, który jest sprzedany! Ciekawe, jak się czuje teraz twoja matka! Jak możesz w oczy spojrzeć jej? Jak cię oceni historia, dziewczyno? Czy użyjesz tego? Jak się będziesz czuła?
Jak będziesz walić pałą, wyobraź sobie, że walisz swoich bliskich. Spójrz mi w oczy. Za co płacimy? Spójrz mi w oczy. Za co? Za to, żeby ja nie mógł się dostać do lekarza. To wszystko się wywróci. Wy będziecie również tracić. Jesteś matką? Masz dzieci? My właśnie walczymy o dzieci, wiesz? Czemu nie pokazują mi jednej strony medalu? Czemu pokazują? A gdzie są doktorzy? Walczymy o twoje dzieci. Jak będziesz walić, zamknij oczy. I wyobraź sobie. Twoje dzieci. Panowie policjanci, niedługo system fiskalny się wywróci. Pamiętajcie, że stracicie swoją pracę. Lada chwila to nastąpi, lada chwila wszystko wróci. Gospodarka na następne pół roku nie wytrzyma. Wy tracicie pracę. Jeżeli stracicie również honor, nie będzie to dla was pozytywne. Spojrzeć po tym zdjęciom oczy za kilka lat. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Mówili, że nie ma pandemii, że jest pandemia. Chroni siebie i bliskich. Naród tego nie zapomni! Chodźcie, trzymajcie! Chodźcie, chodźcie, sygnał. To chodźmy. Jest i rokes. A potem co, na grilla po dobrej robocie? Z kolegami się spotkać, kurwa, bez maseczek? Zobaczcie. Może założę kurtkę, wiedzą, że łamią, ale o tym wiedzą. Rozporządzenie nie zostało przez nikogo podpisane. Teraz pytanie, czy zostaną przestępcami, czy zostaną wzorem do innych. Przykład, czy ze szmacą do samego końca. Tak, bierzemy. Właśnie się zapisujecie na kartach historii, panowie. Właśnie się zapisujecie na kartach historii. Tylko pytanie, z której strony? Jako wolny człowiek, czy jako ZOMO? Musicie przemyśleć to, co robicie. Tu są ludzie, którzy pracę wykonywali. Tak? Jak ci każą kurwa zabić, to też będziesz pracę wykonywać? Nie, to jest moja praca. Jak nie? A gdzie się kończy twoja praca? W którym momencie, proszę kolego? W którym momencie? W tym, jak zacząłeś? Brawo! Tak się traktuje wolnych ludzi! Tak się traktuje wolnych ludzi! Puść jego! Puść jego! Puść jego! Puść jego! Patrz w oczy! Patrz! Patrz, co robisz! Patrz, żeby naród zapamiętał twój wzrok! Patrz! Stary! Zatrzymajmy go! Na jakie podstawy? Na jakie podstawy? Na jakie podstawy, człowieku? Oni się tak wygląda ZOMO! Strzelać też będziecie? Na to, że z pospolitej polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Patrzcie! Na wolnych ludzi! Nie da
Patrzcie na wolnych ludzi! Znowu! Znowu! Co wy robicie? Co wy robicie? Co wy robicie? Co wy robicie? Odejdź! Co wy robicie? Co wy robicie? Co wy robicie? Jest człowieka, wszaki wywalili, ja pierdolę. Co wy robicie? Macie dumę? Macie honor? Macie honor? Z czego? Z czego? Siema. Siema, tak wygląda wolny kraj. Tak wygląda wolny kraj. Jak te? Kurwa! Co? 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 Na której stronie stoisz? Wielki wstyd! Wielki wstyd! Wielki wstyd! Pat, Paul, dalej! Patrz, poczuj! Paul! Paul, co wy robicie? Co wy robicie? Co się dzieje? Zobaczcie! Co wy robicie? Co wy robicie? Myślisz, że to się boję? Popatrz mi w oczy! Do czego się jeszcze posuniesz? Pytam się! Za tarczą się chowasz? Odejdź! Co? Cwaniak! Naród! Masz służyć narodowi, człowieku! Mordujecie Polaków, panowie! Co wy robicie? Ilu, kurwa! Ilu! Nie wstyd? Hańba! Hańba! Historia już raz takich oceniła! Nie, patrz jak ja pierdalany! Patrzcie! Patrzcie! Patrz! Jest! Pałowany! Prasa! Patrzcie ludzie! Prasa! 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 Nawet nie podchodź człowieku! Co wy robicie? Dumny jesteś jak sypało jebniesz? Dumny jesteś jak sypało jebniesz? Ulży ci? Wyciągnięte surowe konsekwencje. Proszę nie atakować policjantów i nie rzucać nic na rąk na zastępnik przewodniczący. Policja nie jest waszym przeciwnikiem. W przypadku nieposporządkowania... Uwaga, uwaga! Tu policja! Zbywa się osoby zebrane w tym miejscu do wychowania zgodnego z prawem oraz do opuszczenia tego miejsca. Nagrywaj to! Nagrywaj! A potem odtwórz! Odtwórz to po tym! Jak się zeszmaciliście! Nagrywaj to! Policja wzywa! Jest gaz! Jest gaz! Osoby oraz inne osoby posiadają... Warszawa, jak się teraz nie ubicie, a nie obudzicie, to jest kurwa koniec! Rozumiecie to? Warszawa! Wzywam również osoby do nieutrudniania działań podejmowanych przez policjantów. Jak spojrzycie w lustro? Jak? Jest!